1 listopada, Dzień Pamięci dla wszystkich, których nie ma już między nami. Tego dnia wierni z rodzinami i przyjaznymi zawitali na cmentarz w Łęgowie, by uczcić pamięć swoich bliskich. O godzinie 13 wszyscy zgromadzeni wzięli udział w specjalnej mszy zorganizowanej na cmentarzu. Przed chwilą uczestniczyliśmy we mszy świętej na cmentarzu łęgowskim, mszy świętej w uroczystość wszystkich świętych. Mszy świętej, która była sprawowana za zmarłych pochowanych na cmentarzu łęgowskim, za zmarłych naszych parafian. Przeżywamy uroczystość wszystkich świętych, a więc taki czas, w którym pochylamy się nad tajemnicą powołania człowieka do świętości. Wiemy, że Pan Bóg jest święty, ale przez swoją miłość, przez swoją przyjaźń, przez to, że stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, powołuje nas wszystkich do świętości. I dzisiaj taki dzień szczególny, dzień zadumy, dzień refleksji i modlitwy w intencji tych wszystkich, którzy już odeszli, bo nasza modlitwa ma tę moc, aby ludzie, którzy przez swoje jakieś grzechy, czy do tego ideału jeszcze nie doszli, dzięki naszym modlitwom mogą znaleźć się w niebie. I temu też służy ta msza święta, temu służą nasze modlitwy, nasze ofiary, abyśmy wszyscy mogli znaleźć się w niebie u Pana Boga i tam Go wychwalać, tam Go uwielbiać. Jutro we wspomnienie wszystkich wiernych, zmarłych, msze święte w naszej świątyni są o 6:30, 8:30, po tej mszy świętej procesja na cmentarz i poświęcenie grobów. O godzinie 17 i 18 okazja do spowiedzi świętej z racji pierwszego piątku miesiąca jest od godziny 16. Aż do 8 listopada codziennie wieczorem o 17:30 jest w naszym kościele różaniec z wypominkami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Po tłumach przybyłych ludzi nasuwa się nam wniosek, że Polacy bardzo dużą wagę przywiązują do tego święta. Polecamy również zobaczyć Zaduszki w Pruszczu Gdańskim oraz Dzień Cysterski w Łęgowie. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.